znalazł jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego, Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, Córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźmy. Drogi księże Mateuszu, koncelebrancie, drodzy bracia i siostry, którzy uczestniczycie w tej mszy świętej, w tym pięknym portugalskim zakątku, w cieniu Matki Bożej Fatimskiej, drodzy słuchacze, którzy nas uczestniczycie w mszy świętej przez internet, łączycie się z nami w tej mszy świętej. Na pewno w Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, uderzają nas słowa, które powiedział Pan Jezus ponad 2000 lat temu do stojącego, zatroskanego ucznia Jezusa, świętego Jana. Jako jedyny wytrwał do końca, jako jedyny był świadkiem wszystkich cierpień Chrystusa. Był świadkiem tych ostatnich słów, które Pan Jezus wypowiedział i miał wypowiedzieć do Niego. W sercu Jana Pan Jezus widział również i każdego z nas, tych wszystkich, którzy żyjemy tyle lat po Jego zbawczej śmierci. I wtedy powiedział te piękne słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii.
Pan Jezus powiedział do świętego Jana: oto matka twoja. I wydaje mi się, że te same słowa dzisiaj Chrystus kieruje do nas. Kiedy wpatrujemy się w Matkę Bożą Fatimską, ten jej wizerunek cudowny, który od tylu lat przewodniczy tej kaplicy objawień, możemy usłyszeć te same słowa, które Pan Jezus kieruje do każdego z nas. Oto matka twoja. I w tych słowach, moi drodzy, powinniśmy dostrzec troskę Chrystusa o nasze codzienne życie. Bo przecież tak jak mówił w dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Paweł, Pan Bóg nas wybrał, powołał do tego, abyśmy byli Jego uczniami. Nas oczyścił i nas oczyszcza przez sakrament pokuty, nas uświęca i pragnął dać nam jeszcze coś więcej. To, co miał najcenniejszego, a więc swoją matkę, dał każdemu z nas, abyśmy ją przyjęli do naszego serca. To właśnie Maryja od tamtej chwili stała się matką każdego z nas i uczestniczy w naszym życiu. Bo przecież jak często doświadczamy jej pomocy, wsparcia, jak wiele cudów uczyniła tutaj, w tym świętym miejscu. I moi drodzy, kiedy my dzisiaj gromadzimy się u stóp Matki Bożej, to trzeba, moi drodzy, uświadomić sobie dwie rzeczy podstawowe w naszym życiu. Że Matka Boża wybrała to święte miejsce nie po to, aby zrobić propagandę temu zakątkowi portugalskiej ziemi. Przybyła tutaj, ponieważ spotkała trójkę dzieci, Franciszka, Jacyntę i Łucję. Dzieci pochodzące z biednych rodzin, które nie miały pieniędzy na to, żeby pójść do szkoły, nie miały pieniędzy na to, aby pożywiać się tak jak inne bogate dzieci, ale miały coś bardziej ważnego. Miały serce pełne miłości do Boga i do Matki Bożej. Dlatego przychodziły tutaj, na to miejsce, aby odmawiać ruszaniec, aby się modlić za ten świat, który pogrążony w grzechu, Pan Bóg pragnął nawrócić i posyła swoją Matkę. Matka Boża, moi drodzy, również i poszukuje każdego z nas. Kiedy przebywamy tutaj, na pewno jest uradowana i cieszy się, ponieważ nie przybyliśmy tutaj na wycieczkę, ale na pielgrzymkę, aby popatrzeć się na jej twarz i popatrzeć się na jej serce pełne miłości do Boga i do bliźniego. Ale ona również mówi nam, że mamy popatrzeć i na nasze serca. Czy one są pełne miłości Boga? Czy naprawdę kochamy Boga? Żyjemy w czasach innych, moi drodzy, kiedy Europa potrzebuje nawrócenia, kiedy ludzie żyją w wolności, która przeradza się w samowolę i czynią to, co chcą. I w tej wolności często zapominają o Panu Bogu, odchodzą od Pana Boga. Dlatego, moi drodzy, trzeba nam tutaj przyjąć to posłanie Maryi z Fatimy jako posłanie wciąż aktualne. Dlatego Matka Boża prosiła, abyśmy modlili się za grzeszników, za tych, którzy zapomnieli o Bogu, którzy zapomnieli o Kościele. I dlatego codziennie u stóp Matki Bożej Fatimskiej zanoszone są modlitwy
prosimy ją o nawrócenie dla ludzi, o nawrócenie dla grzeszników, bo ona również stawia się za nami. I moi drodzy, Matka Boża objawiła dzieciom fatimskim swoje serce. I to serce było pełne miłości, niepokalane. I w ten sposób Matka Boża również zachęca nas w tym miejscu, abyśmy byli podobni do niej. Przez to serce nasze oczyszczone, uszlachetnione łaską Bożą. Prosimy Matkę Bożą, aby również jej nasze serca uczyniła podobne do swojego niepokalanego serca w tym zmaganiu się z codziennymi trudnościami, z codziennymi problemami, abyśmy tak jak ona zaufała Panu Bogu i szli tą drogą, którą wskazuje nam sam Jezus Chrystus. Moi drodzy, pragniemy, aby w czasie tej Eucharystii doświadczyć tej miłości Matki Bożej. Trzeba nam, moi drodzy, wpatrywać się w nią, ale przede wszystkim odejść z tego miejsca o innym sercu, przemienionym przez łaskę Bożą, umocnionym przez jej stawiennictwo. Niech Maryja, Matka Boża Fatimska, pomoże nam osiągnąć tę łaskę, aby każdy dzień naszego życia był nową okazją do tego, abyśmy się upodabniali do niej, abyśmy jako jej dzieci stawali się prawdziwymi uczniami Chrystusa i abyśmy otrzymali tę godność bycia dziećmi Bożymi, ale również dziećmi Maryi, naszej Matki. A wtedy będziemy do niej podobni, jeśli nasze serca każdego dnia będą bardziej doskonałe, bardziej święte. Kiedy będziemy zbliżać się do niej każdego dnia i prosić nie tylko o te rzeczy doczesne, ale przede wszystkim o tę radość, pokój serca. Dlatego niech Maryja, Fatimska Pani, stawia się za nami i wyprasza nam u naszego Ojca Niebieskiego te łaski, które przedstawiamy w czasie tej mszy świętej, w czasie tej naszej pielgrzymki. Amen. Powstajmy. Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, który przez Maryję dał światu swego jednorodzonego Syna, Zbawiciela i Księcia Pokoju. Aby Kościół Święty za wstawiennictwem niepokalanej Dziewicy Maryi otrzymał od Boga pełnię pokoju przyniesionego światu przez Jezusa Chrystusa, Ciebie prosimy. Aby organizacje międzynarodowe sprzyjały poszukiwaniu pokoju, a śmiercionośna broń została przemieniona na narzędzia służące życiu. Ciebie prosimy, aby kraje, w których toczą się wojny, doznały łaski, pokoju i zgody. Ciebie prosimy, aby wszystkie nasze intencje, które przynosimy tutaj na mszę świętą, zostały wysłuchane. Ciebie prosimy, aby nasi zmarli bracia i siostry mogli dostąpić udziału w wiecznej szczęśliwości. Ciebie prosimy, aby wszyscy tu obecni, zgromadzeni dla wspólnego celebrowania świętych tajemnic, byli godni przekazania sobie znaku pokoju oraz aby z każdym dniem stawali się jego gorętszymi orędownikami i sługami. Ciebie prosimy.